Siemanko, z tej strony Doman. Adson, witam bardzo serdecznie. Zapraszamy na test, a raczej recenzję i nasze wrażenia z użytkowania kolejnego głośnika z Action, który Adson zakupił, od razu zdradzimy, za 35 polskich złotych. Roseland Splashproof Karabinier Speaker RS600. Karabinieri, jak we Włoszech. Roseland Karabinieri, karabinier. W opakowaniu bardzo podobnym do tego, w którym przyjechał, był ten, znaczy przyjechał, w którym kupiłem ten większy. Przyjechał z tobą razem. Przyjechał ze mną. Tutaj, w Golfie. O, dokładnie. Tutaj od razu muszę powiedzieć, że pudełko jest takie jednorazowe, bym powiedział, zaklejone. Musiałem nożem rozcinać, żeby się dostać do wnętrza tego pudełka. A i tutaj widzimy też blokadę magnetyczną. Tak, a w środku mamy przewodzik USB-C do ładowania. Z boku jest też instrukcja, papierologia tak ładnie zwinięta. Wszystko zabezpieczone jak trzeba oraz głośnik Roseland z karabinczykiem od razu, ale takim bardzo malusieńkim i nie wiem, czy to będzie zbyt... Myślałem, że jeszcze czy to będzie wytrzymałe. A sznurka nie było. A sznurek jest karabinczyk, to po co ci sznurek zobacz? No do karabinczyka jeszcze. A ciekawe, czy w ogóle ten karabinczyk można... Tak, można go zdjąć bez problemu, elegancko wtedy sobie przypinamy może gdzie indziej. Nie, no jest metalowy ten karabinczyk, więc jakoś tam powinien wytrzymać. Na pewno powinien wytrzymać jakieś zapięcia, przypięcia do plecaka, do torby i tym podobnych. To może powiedzmy słów kilka o wyglądzie. Mamy tu masę tego głośnika na opakowaniu. Już patrzę. Czy masę mamy? Nie widzę nigdzie jak masy. Jak nie, to zważę, jak będziemy, bo w ogóle dzisiaj jesteśmy w plenerowym studio w Warszawie. Jesteśmy po konferencji Creativa, więc od razu nagrywamy teścik, jak już korzystając z okazji w parku Roselanda. Dobrze, dobrze. Co można powiedzieć o tym Roselandzie Karabinier? Przede wszystkim... Taka gazeta. Teraz wygląda, jak taki w parku, wiesz, fajeczkę powinieneś jeszcze mieć i sobie gazetkę czytać w parku. Tu nie będzie. Może schowaj tę gazetę, ten newspaper sobotni, ponieważ powinniśmy skupić się na modelu RS600. Modelu, który do złudzenia może nam przypominać jakiegoś klipka, tylko że różnica zasadnicza jest taka, jest bardzo lekki, wagę podam oczywiście napisem, oraz bardziej zdecydowanie plastikowy niż JBL, czy może nawet Tribit, który był bardziej kwadratowy. Słuchajcie, idąc od dołu, mamy tutaj nóżkę, która jest całkowicie plastikowa, całkowity plastik, ale z jednej strony to dobrze, bo w JBL-u się ta nóżka odklejała w poprzednich klipach czy gołkach. Tutaj tego nie będzie, bo jest to jednolity plastik, tylko tak wyżłobiony, żeby się gdzieś tam ten głośnik trzymał. Mamy zaślepkę, bo jest tutaj standard zaślepka odporności. Zaślepka wygląda jak naklejka. IPX5. Dodatkowo mamy tu Bluetooth 5.3. A ja się o wyglądzie na razie opowiadam, okay. Nie o specyfikacji. Bo pytałeś, o jak jest IPS standard. Tylko już się rozpędziłeś tą specyfikacją, nie rozpędzaj się. Pobiegłem dalej. Tak, faktycznie tył wygląda jak naklejka. Zaślepka jest, no powiedzmy, że w miarę. Pod spodem mamy USB-C do ładowania. W miarę się trzyma, jakieś tam zachlapania powinien wytrzymać, no trzeba trochę się tutaj nagimnastykować, żeby dobrze tę zaślepkę wcisnąć. Na froncie mamy oczywiście maskownicę, tutaj już jest trochę tkaniny, jest to dobrze naciągnięte, mamy trzy przyciski, plus, minus, play, pauza. No, on wygląda też jak takie JBL-owe te przyciski, no i ogólnie w większości głośników właśnie do zarządzania multimediami. Tak na krawędziach, jak sobie przewijamy, to tutaj nic konkretnego nie widać, dużo plastiku. W górnych partiach mamy ten zaczep do karabinczyka i właśnie karabinczyk. No i te przyciski, jeszcze tylko dodam, takie ciężkie są. Naprawdę, zobacz, żeby go wcisnąć, to tak trzeba siły dużo użyć. Takie oporowe są mocno te przyciski. Znaczy, środkowy play taki nie jest, ale faktycznie plus na bokach i minus już jest gorzej. Plus trochę, i minus nie? Już jest zdecydowanie gorzej. To teraz może powiedz o tej specyfikacji, jak już się wcześniej wyrwałeś. No dobrze, to mamy tu IPX-a 5. Dodatkowo mamy Bluetooth w wersji 5.3. Przetwornik 5-watowy o wymiarach 52 mm. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Idąc dalej, 500 mAh, jeśli chodzi o baterię, co nam pozwoli na około 6 godzin od odsłuchiwania muzyki i to maksymalna głośność wtedy tak do 60%, natomiast ładować go będziemy w okolicach 1,5 godzinki. Zapomniałem w domu zmierzyć maksymalną głośność, więc też dorzucę napisem. To jest wyjazdowy test, więc no dzieje się, włączam głośnik. Power on. Ale dobrze, że nie ma żadnego takiego turbo chińskiego lektora. Tak, nawet to spoko brzmi. Bo czasem jest... Kurde, nie mam... A, nie mam iPhone'a, bo ready z iPhone'em to... miałem sparowanego Ready to Bluetooth connection. Tak, a słuchajmy teraz, co będzie. Connected. Connected. Już tak było gorzej.
gorzej niż przy włączaniu. Podtrzymaj, Ruslanda. Powiedzmy, że jest to głośnik taki wiszący bardziej, więc na karabinczyku. Ale karabinczyk mogli dać nieco większy, wiesz? Bo minusem jest to, że trzeba go tu siłą wcisnąć i już, zobacz, już się zatarł. No, ta jakość tych materiałów, no, nie jest najwyższa, że tak powiem. No, ale czego się spodziewać za 35 zł? Ale jak ogólnie oceniasz design, poza tym, że się ściera trochę w tej cenie? Wiesz co, no, zobacz jak on gra i wtedy powiem ci, jaki jest całokształt. Czy warto wydać 35 zł, czy nie? No dobra, no to odpalimy z Epidemika tutaj ze 2-3 utwory, te, które na co dzień gdzieś pojawiają się w naszych materiałach. Zaczniemy od Fire in Our Love. To Max? Nie, no Max to jest teraz. Czy? Niestety, sorry, przepraszam Was bardzo mocno. No dobra, jak już leci, to niech leci. Jest Max. Jakby trochę bliżej, jak jest ciszej. Zmienię na coś rockowego. Dobra sieka. Tylko nie na tym głośniku. Teraz jest tak na 3/4 głośności. Zmienię może jeszcze klimata. Nie wydaje ci się, że teraz jest lepiej? Tyłem gra lepiej. Te? Tyłem zyskuję. Ja też bym wolę słuchać go tyłem. A teraz daj przodem. Wydaje mi się, że starszy. Oszczędźmy już okolicznym ptakom może. Nie widać jak tu kładziesz, więc trzeba go podnieść. Jeśli będziecie słuchać go tak, że położycie go przetwornikiem do ziemi, to da się go słuchać. Jeśli chcecie słuchać go przetwornikiem do Was, to będzie ciężko. Jest to jeden z niewielu głośników, który maskownicą gra dużo gorzej, aniżeli tyłem, plastikiem do Was, bo naprawdę wtedy nie kuje w uszy. Dźwięk wydaje się taki dość przyjemny wtedy dla ucha, a niestety jak jest przodem do nas, to te wysokie tony tak nas niemiłosiernie szturchają po uszach, że jest to niesamowicie nieprzyjemne. Nie, ciężko się słucha. Jak ma się go frontem do siebie, nawet jak tak leży, a wy jesteście gdzieś blisko i on niestety jest cichy sam w sobie, więc musi grać na maksa, to wtedy te wysokie tony się przebijają tu absolutnie ponad średnie i wysokie i jest zbyt krzykliwie, zbyt tak trzeszcząco. No na maksa ciężko się go słucha. No ja osobiście bym go nie polecał. Wydaje mi się, że lepiej dodać dychę i kupić sobie ten większy. Bo tamten no, nie był takim chamskim głośnikiem, który tłukł wysokimi tonami po uszach. Tam był nieco bardziej zbilansowany. Wiadomo, że ten bas, który się stąd wydostaje, to jest tak, jakby ktoś z nas siedział i sobie gdzieś tam pukał w ławkę, bo tego basu praktycznie tu nie ma. No też możemy być dziebko wypaczeni, bo teraz mieliśmy do czynienia z topowymi głośnikami, z najnowszymi propozycjami od marki Creative, więc nieco jesteśmy wypaczeni. No ale jednak, no panie. Ale jednak, no panie. Mimo wszystko 35 zł w dzisiejszych czasach to są śmieszne pieniądze.
Ale myślę, że w tych 35 zł, no nie wiem. Ciężko będzie, wydaje mi się, kupić coś innego, ale ja bym wam radził jednak dołożyć. Zostawić sobie te pieniądze, dozbierać, kupić pizzę coś zamówić. Kupić coś ciekawego, albo jak macie ochotę, kupić sobie pizzę i słuchać z telefonu. Ale nie ten głośnik chyba jednak. Szkoda by było 35 zł, bo wolałbym do 5 dyszek coś kupić już naprawdę. Za 5 dyszek coś znaleźć lepszego. No zdecydowanie, nie polecamy. Tego Roselanda, karabinieri, splash proof karabinier, speaker RS600, Zekrzyn. Co można z nim zrobić? Ale jest IPX. Czekaj. I leży do dołu, dlatego tak dobrze gra. Tak powinien leżeć. Tam za nami gdzieś. Dobra, żegnamy się. Dzięki za uwagę. Nie polecamy tego głośnika raczej chyba, nie? Zdecydowanie nie. Siema. Ale teraz, jak jest daleko, to jeszcze dołem leży do ziemi, to można go słuchać. Można go słuchać. Tak teraz ze 4 metry od nas. No, ze 3. To jest zdecydowanie miejsce, w którym można go słuchać. Patrzcie. Idę wam to zaprezentować. Tu jest Konrad? Tam leży. Pożegnaj się. Żegnam was. A czekaj, super. Czekaj. Zobaczymy, ile wytrzyma. Przebitek jeszcze mu nie nagrałeś. Co? Przebitek mu jeszcze nie nagrałeś. Trudno. Rzucam go do góry. Zobaczymy, jak gra w powietrzu, jak upada. Będzie bez przebitek najwyżej. Uwaga. No elegancko. Poleciał, trochę i działa. Czyli co prawda tu pijak jest, ale i tak. Nie, nawet nie widać śladu. Przebitki nagram.